Witam. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się kwestią kolby dostawnej do rewolweru czarnoprochowego. Na wstępie chciałbym podziękować gminie Kobiele Wielkie za udostępnienie nam strzelnicy, na której nagrywamy. Drugą osobą, której chciałbym podziękować, jest pan Sławek z Preppers Poland, który dosłał nam właśnie tą mosiężną kolbę dostawną do rewolweru. Przetestujemy bardzo proste rzeczy, to znaczy czy dołożenie takiej oto kolby wpływa w jakiś sposób na celność i jak wpływa na obsługę. Kolba może wydawać się, coś kurde trzeba kombinować, dużo zmieniać. Ale jeżeli chodzi o samo założenie, to tak jak widać, tu jest śruba i mniej więcej tyle potrzebne jest, jeżeli chodzi o zakładanie po tym, jak zamontujemy specjalny kołek, który zastępuje tutaj śrubę oryginalną. Jeżeli ktoś jest trochę obeznany z narzędziami, to jest pół godziny ostrożnej pracy, więc samo montowanie jest całkiem proste, może nie całkiem przyjemne, bo tutaj są sprężyny i trzeba to ostrożnie przepchnąć jedno drugim, ale do zdobienia. I odwrotnie, jeżeli chodzi o założenie, tylko i teraz dokręcić. I jest gotowe. Co daje nam kolba? Oczywiście to, że mamy kolejny punkt podparcia. Broń jest stabilniejsza przy strzelaniu. I łatwiej można wejść na cel przy podnoszeniu. Jaka jest oczywista wada kolby dostawnej? No to, że już noszenie w kaburze odpadnie. Robi się to broń dość długa i dość ciężka z powodu tego, że kolba dostawna jest mosiężnym odlewem. Także trochę zmienia się punkt ciężkości. Trochę, to znaczy dość mocno. Pierwsze wrażenie, jeżeli chodzi o to, co się dzieje po zamontowaniu, no to jest efekt, który no jest wiadomy przy rewolwerze. To znaczy trochę z automatu chciałoby się drugą rękę trochę dać w przód, no ale z racji tego, że gazy z bębenka wychodzą na boki, to trzeba rękę gdzieś tutaj przy kolbie, przy chwycie sobie ułożyć. Ale jeżeli to już opracujemy, gdzie w tym układzie ma ręka się znajdować, to jest całkiem wygodne. Z racji tego, że kolba, tak jak wspomniałem, jest ciężka, to środek ciężkości wychodzi mniej więcej tam, gdzie jest chwyt, więc ani nie ciąży nam za bardzo w przód, ani też nie ciągnie w tył. Także sam chwyt jest dość wygodny. Jeżeli chodzi o celowanie z kolimatorem, to jest bardzo wygodne, bo od razu wchodzi, przynajmniej mi, w światło, także widać ładnie kropkę. Stawiam, że z celownikami mechanicznymi byłoby dość podobnie, bo akurat wychodzi prosto na linię. Także jeżeli chodzi o kształt, jest dobrze zgrany z rewolwerem, przynajmniej do tych postaw, których ja używam. Jedno takie wrażenie, trochę może mniej przyjemne, no to jest kwestia tego, że mamy metalowy element bezpośrednio przy twarzy. Zobaczymy, jak to będzie w czasie strzelania działało. Także przechodzimy do prostych strzelań na 20 metrów, na skupienie, potem trochę bardziej na skupienie i szybkość. To znaczy będę próbował strzelić jak najszybciej, zachowując celność, przynajmniej, żeby wrócić z powrotem na punkt celowania, a nie tylko wystrzelić jak największą ilość naboi w jednostce czasu.
Pierwsza seria to jest strzelanie typowo na skupienie. Czyli starałem się wolno, dokładnie i oto wyniki. Z kolbą dostawną jest grupa czterech strzałów bardzo blisko siebie i odsunięte kolejne dwa. A równa grupa sześciu strzałów równo rozrzuconych, nawet bardzo równo, to jest strzelanie z ręki. Jeżeli chodzi o wielkość obu grup, to po dość prostym zmierzeniu wyszło na to, że w obu wypadkach jest 8,5 cm na szerokość, w sensie od najdalszych przestrzeni. Ale można zauważyć tą tendencję, że jednak większość strzałów przy strzelaniu z kolbą dostawną trzyma się dużo węziej. Oczywiście mogło być tak, że te dwa odskoki to był mój błąd. A teraz przejdziemy do następnej serii strzelania. Drugą serię strzelałem w taki sposób, że mniej więcej strzelałem od razu, kiedy byłem w stanie powrócić na punkt celowania. Na nagraniu dość dobrze widać, jaka jest różnica. Czyli, że z kolbą dostawną dużo, dużo szybciej da się wykonywać kolejne strzały. Dużo łatwiej jest wrócić na cel. Samo skupienie też jest sporo lepsze. Tutaj mamy 5 strzałów i jeden trochę odskoczony. W przeciwieństwie do tutaj grupy trzech i kolejnych trzech rozrzuconych strzelanych z samego pistoletu. Dokładniej rewolweru. Wrażenia po strzelaniu z kolbą dostawną. Tak jak przypuszczałem, celowanie jest bardzo przyjemne. Wyprowadzanie na cel i kolejne strzały są naprawdę dobrze się zgrywają. Przy tym chwycie akurat kciuk tutaj pracuje bardzo, bardzo fajnie, także można napinać bez zmiany chwytu kurek i oddawać kolejne 6 strzałów bez zmiany pozycji. W przeciwieństwie do tego, gdy strzela się z jednej ręki i trochę trzeba wygiąć, trzeba trochę zmienić chwyt, żeby napiąć kurek. Oczywiście to może być kwestia wielkości rąk, ale tak było w moim wypadku. Tak jak przypuszczałem, przy strzelaniu z kolby metal z twarzą, zwłaszcza kościstą taką jak u mnie, nie zgrywa się bardzo dobrze. Tak samo metalowa stopka z moim obojczykiem, który wystaje, nie do końca się polubiły. Ale to jest kwestia tego, czy założyć na siebie jakąś dodatkową kamizelkę, czy tutaj na przykład sobie to w jakiś sposób jeszcze obłożyć, nie wiem, skórą albo materiałem. To jest do własnego dostosowania. Poza tym nawet to, że kolba jest ciężka, nie robi takiego wrażenia właśnie z powodu wyważenia, tutaj z powodu oparcia. Chyba szybciej się męczyłem strzelając z samego rewolweru na wyciągniętej ręce. I teraz pytanie, do czego najlepiej można byłoby wykorzystać ten zestaw? Według mnie, o ile się orientuję, choć mogę nie być na bieżąco, nie ma konkurencji czarnoprochowych, w których dałoby się wykorzystać to w sporcie. To znaczy, jest podział na rewolwery i jest podział na karabiny.
gdzie ani w jednym, ani w drugim raczej się to nie zmieści z powodu przepisów. Prawdopodobnie do noszenia na co dzień też się to nie uda. To jest dość ciężkie. Rewolwer sam w sobie raczej do noszenia ludzie i tak wybiorą mniejszy. Także, do czego to może faktycznie się przydać? Zwłaszcza w zestawieniu kolba i kolimator plus rewolwer raczej z dłuższą lufą, większy. Ta kolba została nam przysłana prawdopodobnie pod wpływem odcinków obroni na czas kryzysu okołowojennego lub ogólnie ekonomiczno-światowego. I w tym wypadku, według mnie, będzie to broń, która się nada, jeżeli nie mamy oczywiście broni centralnego zapłonu. Taki zestaw pozwala na sprawne operowanie, dość szybkie celowanie. Kolimator załatwia nam bardzo dużo w tym wypadku. Tutaj operowanie pozwala szybkie oddanie do 6 strzałów. Także posiadanie złożonego zestawu w ten sposób, najlepiej załadowanego gdzieś w szafie, to jest coś do obrony domu, do obrony siebie. Oczywiście można to też nosić w całości, jeżeli byłaby taka potrzeba. Oczywiście w warunkach pokoju na razie nie ma potrzeby. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany zakupem takiej kolby, to link będzie w opisie i w komentarzu pod filmem.